pan jako prezydent, jako katowiczanin, ale też jako kibic, co czuje w momencie, kiedy ten stadion już tak nabrał kształtów i kolorów? No radość, wielką radość, tym bardziej, że było mi dane rozwinąć tą pierwszą rolkę trawy na głównej płycie. Bardzo się cieszę z tego, to jest zawsze taka pamiątka, przynajmniej mentalna w głowie, że ta pierwsza rolka i w którym miejscu wiem, była przeze mnie zasadzona. Mam nadzieję, że trawa szybko, że tak powiem, się zakorzeni. Tu jest wszystko nowoczesne. Światła są na najwyższym poziomie. Nagłośnienie, jak Państwo słyszał, no jakość jest wspaniała, nie ma odgłosu. To też jest technologia bardzo wysoka. Technologie światowe, tutaj nie ma coś, co by odstawało od światowej technologii. Na pewno nie odstajemy w żadnym wypadku. Ile jeszcze nam zostało pracy na tym obiekcie? No, widać sporo jeszcze takiej roboty wykończeniowej. 31 października wykonawca musi zgłosić gotowość do odbioru, bo inaczej wpadnie w kary finansowe za opóźnienie. Ale to jest ten termin, jakby deadline, którym on musi mi dać pismo, jestem gotowy. Termin nie zagrożony? Nie, termin nie jest zagrożony, mamy jeszcze 2 tygodnie, jak Państwo widzicie, jesteśmy w takiej fazie już robót zaawansowania na poziomie 97-99%. Nie ma takich przeciwwskazań, ani też przesłanek, które by zagroziły w najbliższych dniach ułożeniu całej murawy. To też nie jest proces bardzo długi, bo tak naprawdę 4-5 dni murawa powinna być przynajmniej rozłożona, a potem zacznie się tak zwany proces pielęgnacyjny, czyli wszystkie zabiegi, które są niezbędne do tego, żeby trawa była już taka, jaka powinna być na wiosnę. Końcówka jest najtrudniejsza, a tutaj najwięcej się dzieje na samym końcu, bo wszyscy chcemy, że tak powiem, zakończyć do końca, wykonać wszystkie prace, szczególnie wykończeniowe. Jest duża ilość osób, która realizuje teraz te prace. No i niestety musimy dbać tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo, bo jest bardzo duża ilość pracowników na obiekcie. Średnio dziennie jest około 300-350 pracowników, którzy, że tak powiem, dbają teraz już o te roboty wykończeniowe i realizują jakby to zgodnie z harmonogramem. Oczywiście nowy stadion daje wiele różnych możliwości, nie tylko gry w piłkę, ale może stać się również areną różnych wydarzeń kulturalnych i na to też liczymy. Naszym celem jest to, żeby obsługa całego stadionu, utrzymanie tego obiektu wychodziła na zero. Jest to bardzo trudny cel do osiągnięcia, ale tutaj nie składamy broni, pukamy do wielu drzwi, rozmawiamy z wieloma potencjalnymi sponsorami, którzy będą sponsorami obiektu, a nie klubu, żebyśmy to odróżnili. Dla nas jest istotne, żeby ten obiekt był jak najtańszy w obsłudze. No i mam nadzieję, że dzięki jakby tym rozwiązaniom, które tutaj są i warunkom, które można zapewnić takiemu sponsorowi tytularnemu, znajdziemy kogoś, kto będzie chciał dołożyć swoje pieniądze do funkcjonowania tego obiektu w zamian oczywiście za tytularną nazwę.